Oświęcimiu gościł marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa w Urzędzie Miasta. Spotkał się z Januszem Kwierutem, prezydentem Oświęcimia. Marszałek zobaczył miejską strefę aktywności gospodarczej Nowe Dwory, gdzie w inkubatorze ulokowały się małe i średnie firmy, a na terenie obok firma Alupol Films buduje duży zakład produkcyjny. Marszałek spotkał się również z zarządem spółki Syntos, by zapoznać się z kolejnymi planami inwestycyjnymi w branży chemicznej. Wizyta nowego marszałka województwa małopolskiego była okazją do rozmowy na temat strategicznych projektów Oświęcimia. Prezydent Oświęcimia przedstawił marszałkowi przedsięwzięcia, które Oświęcim zamierza lub już realizuje. Takie jak Oświęcimska Przestrzeń Spotkań, Obwodnica Północna, Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 1, przebudowa krytej pływalni, przedłużenie ulicy Batorego i niskoemisyjny transport. To zaproszenie, które przyjął pan marszałek, jest bardzo istotne dla miasta Oświęcim, gdyż po pierwsze daje nam tutaj możliwość ubiegania się o znaczne środki europejskie, przedstawia nasz potencjał. Myślę, że marszałek był tutaj też pod wrażeniem naszej prezentacji. Przyznam się, że duże wrażenie na mnie zrobił projekt tej kładki dla pieszych łączących Muzeum Auschwitz-Birkenau, z miastem tak naprawdę, poprzez taki obszar zieleni też fajnie zaprojektowany. To jest rzeczywiście niezwykle potrzebne, ale robi rzeczywiście wrażenie, zarówno nie tyle może rozmach, ale sama idea. Marszałek odniósł się do przedstawionego przez miasto pomysłu budowy parkingu wielopoziomowego Park and Ride w rejonie dworca PKP. Na ten cel miasto chce pozyskać pieniądze unijne. To jest niezwykle interesujący dla nas projekt, ponieważ on dopełnia od strony zachodniej tą ideę zintegrowanej kolei małopolskiej. Wiele uwagi poświęcono obwodnicy północnej, inwestycji drogowej, którą województwo małopolskie realizuje w Oświęcimiu. Ułatwi ona połączenie m.in. z Krakowem, miejscowościami sąsiadującymi ze stolicą Małopolski oraz aglomeracją górnośląską poprzez autostradę A4. Umowa z wykonawcą została podpisana w ubiegłym roku. Marszałek Krupa przypomniał, że finansowanie obwodnicy jest zapewnione, a budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.